cmentarz został założony na początku okresu zaborów, kiedy Austriacy wprowadzili nowe ustawy zabraniające chowania zmarłych przy kościołach w murach miejskich i wówczas poszukano miejsca wokół Nowego Sącza, to wtedy było poza murami miasta, właśnie tutaj na tak zwanym Przedmieściu Węgierskim. Końcówka XVIII wieku, są tutaj pierwsze pochówki, no i trwały przez ponad 100 lat, prawie jeden wiek tutaj sądeczanie byli odprowadzani na miejsce ostatniego spoczynku. Ten cmentarz był dużo większy niż ten, który jest obecnie tutaj, że tak powiem, ogrodzony i upamiętniony. Był cmentarzem, który sięgał aż w kierunku ulicy Długosza za dom Pierackiego, dom Strzelecki. No, zostało nam tyle, ile zostało tego cmentarza. Zachowały się też nieliczne nagrobki, bo ten cmentarz generalnie był też cmentarzem, gdzie oprócz takich kamiennych nagrobków, które tutaj jeszcze widzimy, istniało bardzo dużo mogił. Wiadomo, Nowy Sącz nie był jakoś też bogatym miastem, a cmentarz zawsze odzwierciedla stan majątkowy mieszczan, więc tak to wyglądało. Natomiast według świadectw, wspomnień gdzieś tam spisywanych, przypominał on właśnie taki ogród, gdzie było bardzo dużo drzew, krzewów. W ten sposób też sądeczanie chcieli jakby upamiętnić swoich bliskich. To jest przede wszystkim cmentarz, który jest świadectwem historii Nowego Sącza. I nagrobki tutaj to są niejednokrotnie, jak ten za mną, chociażby to takie perełki w zasadzie, jeżeli chodzi o sztukę kamieniarską. To jest jeden powód. Drugi to jest oczywiście też historie ludzi, którzy są tutaj pochowani, bo są to postacie niezwykłe. Powstaniec listopadowy, powstaniec styczniowych. Tutaj pewnie było więcej, ale niewiele tych nagrobków właśnie ocalało. Mamy burmistrza Johannidesa, mamy tutaj sędziów, mamy architektów, mamy nauczycieli. Przy kaplicy znajdują się tablice epitafijne, które też dużo nam mówią o ludziach, którzy tutaj spoczywają, więc no, to są osoby, które współtworzyły ten Nowy Sącz i dlatego należy im się szacunek i przede wszystkim pamięć kolejnych pokoleń.